Burmistrz posiada informację, ile pojazdów w ciągu dnia przez ulicę miasta Pelplin właśnie do tego zakładu przetwórstwa opon jeździ. Nie posiadam, bo myślę, że to jest też na zasadzie sezonowości. Są okresy, kiedy ten ruch jest bardziej zmożony, kiedy jest mniej zmożony. Oczywiście, jeżeli będzie taka wola, no to mogę zapytać i zdobyć dla Państwa taką informację, ile w skali roku mniej więcej tych pojazdów po naszych drogach się porusza. Myślę, jeżeli już, to pewnie w skali dziennej, tak? No bo tu mamy informacje dzienne od tego inwestora. Tak, żeby wyliczyć tą skalę dzienną, no to potrzebna by była informacja, ile to jest w skali roku, bo może się zdarzyć, że jednego dnia tych pojazdów jest więcej, kolejnego dnia jest mniej. Nie sądzę, żeby w sobotę i w niedzielę ten ruch się odbywał, bo produkcja się nie ma tam miejsca. Dlatego jest to, powiedzmy, też są... Ta produkcja wiąże się też z pewną sezonowością. Także tutaj trudno jakoś tam, powiedzmy, jednoznacznie powiedzieć, że każdego dnia tyle i tyle pojazdów poprzez nasze drogi przejeżdża. Czy ewentualna działalność inwestora posiada obecnie lub posiadała w przeszłości skutki negatywne dla środowiska, czy też dla mieszkańców Pelplina? Czy nie posiada informacji o ewentualnych negatywnych oddziaływaniach działalności inwestora na środowisko? Kontrolą przedsiębiorców zgodnie z przepisami prawa zajmują się inne organy, takie jak starosta tczewski czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Te organy sprawują pieczę nad tego typu zakładami. Na dzisiaj ten zakład funkcjonuje. Gdyby były jakieś uwagi, zagrożenie dla bezpieczeństwa czy zagrożenie sanitarne, na pewno ten zakład byłby zamknięty. Na dzisiaj funkcjonuje. Również mieszkańcy nie zgłaszają jakichś większych uciążliwości zapachowych, ale trudno się porównywać te dwa zakłady, bo one są zgoła odmienne. Gdybyśmy mieli gwarancję, że obok powstanie taki sam zakład, myślę, że mieszkańcy też byliby o wiele bardziej spokojni. Czy istnieje jakiekolwiek przywiązanie inwestora do gminy, do mieszkańców Pelplina? Czy jest on tylko zewnętrznym inwestorem, który zdecydował, że będzie tutaj tylko produkować mączkę mięsno-kostną i tłuszcze zwierzęce, a lokalne społeczeństwo jest mu obojętne i nie przejmuje się ewentualnym zatruwaniem środowiska? Czy ten inwestor do tej pory wspiera lokalne organizacje sportowe, wydarzenia kulturalne czy też charytatywne? Co do przywiązania, to bardziej myślę, że pytanie będzie skierowane do samego inwestora. Nie, też będzie na pewno, bo właśnie to tak jak wspominałem, pytania bardzo obszerne, które dotyczą naprawdę wielu... Co do zaangażowania, wiem, że jedna ze spółek inwestora jest sponsorem naszej drużyny koszykówki. Wiem, że Miejski Ośrodek Kultury korzystał ze wsparcia inwestora przy organizacji ostatnich dni Pelplina. Wiem, że jakieś pewne było zaangażowanie kiedyś w funkcjonowaniu naszej orkiestry dętej. Na pewno jest rodzina, która na terenie naszej gminy funkcjonuje od wielu, wielu lat. Wiemy też, że zakład miał różne koleje losu. Były lepsze okresy dla jego funkcjonowania, były gorsze. Trudno, żeby w okresach, kiedy sam borykał się z problemami finansowymi, angażował się bardziej w życie społeczne. Dzisiaj myślę, że jest lepszy okres dla tego przedsiębiorstwa i taką działalność na pewno zauważamy. Chociaż chciałbym się powiedzieć, zawsze chcielibyśmy więcej. Czy planowane są przez inwestora jakiekolwiek inne inwestycje na terenie gminy Pelplin, o których pan burmistrz posiada wiedzę? No, na to pytanie prosiłbym o odpowiedź inwestora. Nie jestem do tego upoważniony, aby informować o tego typu przedsięwzięcia, czy one mają miejsce, czy w ogóle ich nie ma. Także nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg i informować o tym, czy inwestor zamierza również inne przedsięwzięcia na terenie naszej gminy realizować. Czy ten inwestor przyczynia się lub przyczyniał do ogólnego rozwoju gminy Pelplin? Bardzo szerokie pytanie, no ale... Bardzo, no to myślę, że to też na to pytanie też po części mają odpowiedź sami mieszkańcy, obserwujący, jak funkcjonuje, jak długo funkcjonuje, gdzie funkcjonuje i w jakim zakresie inwestor w ramach funkcjonujących do dzisiaj przedsiębiorstw, które są przez niego prowadzone. Na pewno ma wpływ na to, jak kształtuje się rynek zatrudnienia, bo wiemy, że pracują tam nasi mieszkańcy. Również część naszych mieszkańców jest wysyłana do pracy poprzez tego inwestora za granicę. Także na pewno jest elementem, który
stale od wielu lat funkcjonuje na rynku gospodarczym naszej gminy i jest na pewno zauważany. Czy zdaniem pana burmistrza działalność sprzedażowa z planowanej inwestycji będzie na skalę lokalną, krajową, europejską czy światową? Czy inwestor takiej informacji gdzieś może udzielał, na przykład na tym spotkaniu w MOP-u? Jeżeli to ma być jeden z najnowocześniejszych w Polsce i w Europie zakładów, to pewnie skala sprzedażowa będzie ponad lokalna, ale trudno mi tutaj wchodzić, jakie rynki zbytu dla swoich produktów będzie chciał zdobyć inwestor. No to jest, myślę, typowo już biznesowe podejście. To nie jest pole do dywagacji dla burmistrza, dla samorządu. Życzę każdemu inwestorowi, który na terenie naszej gminy funkcjonuje, żeby znalazł tam swoje rynki, które przyniosą mu największe zyski. Czy jest możliwość wydania decyzji negatywnej i wstrzymania inwestycji na tej działce przez burmistrza, jeżeli inwestor będzie otrzymywać zgody od instytucji weryfikujących dokumentację i według tych decyzji będzie oznaczać, że inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska, pobliskiego otoczenia, a jej oddziaływanie nie wykracza poza granice działki wbrew komentarzom na przykład portalach społecznościowych? Wymieniłem już przypadki, w których ta odmowa może być negatywna, dlatego pozwolę sobie w sposób jednoznaczny jeszcze raz powtórzyć, w których przypadkach ta odmowa środowiskowa może być odmowna. Pierwszy to niezgodność planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu gospodarowania przestrzennego. Drugi przypadek to w przypadku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający. Kolejny przypadek to gdy z przeprowadzonego postępowania wynika możliwość negatywnego, znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000. Kolejny przypadek to odmowy inwestora zgody na realizację przedsięwzięcia w innym wariancie niż to określono we wniosku. Również w przypadku, gdy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tutejszy organ, czyli burmistrz, występuje, tak jak wspomniałem, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku oraz do dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o opinię do starosty trzewskiego oraz Państwowego Powiatu Inspektora Sanitarnego, który taką opinię dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia przedstawia. Postanowienia organów uzgadniających są dla tutejszego organu wiążące. Czy pana zdaniem komentarze, które pojawiają się przede wszystkim przy tym temacie w internecie i wiedza mieszkańców na temat technologii i porównywanie innowacyjnego zakładu, który ma powstać, jest tożsame z przywoływanymi sytuacjami funkcjonowania cukrowni czy też fabryki kwasu w latach 90. Czy czasem nie są to porównywane zbyt odległe okresy i technologie? Podchodząc do tej kwestii, pewnie jest jakimś tam dużym nadużyciem porównywanie technologii z lat 90. do technologii obecnie funkcjonujących, ale jak już powiedziałem, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i trudno mi wyrokować, jaki postęp w tej dziedzinie nastąpił. Są to dziedziny związane z rynkiem spożywczym, ale całkowicie odmienne. Nie wiem, jakie są tutaj punkty wspólne, czy technologie, które są proponowane przez przedsiębiorcy, przez inwestora obecnie mają jakieś odniesienie do tych, które funkcjonowały na terenie naszej gminy w ramach cukrowni Pelplin i fabryki kwasu cytrynowego w latach 90. Podejrzewam, że tam może być przepaść technologiczna, ale są to tylko moje podejrzenia. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie mógłby oddać tylko udzielić rzeczoznawca, człowiek, który jest fachowcem w tej dziedzinie. Czy zasadne jest porównywanie działalności o podobnym profilu około 30-letniego przedsiębiorstwa z Uśnic do planowanej, jak to też właśnie cały czas jest nazywana, innowacyjnej inwestycji? Znaczy tutaj odpowiedź jest już o wiele łatwiejsza, bo są to podobne inwestycje, podobne zakresy działalności i śmiem twierdzić, że jest to duże nadużycie porównywanie inwestycji, która powstała 30 lat temu do tej, która ma teraz powstać. Nawet gdyby ta planowana nie była aż tak nowoczesna, na pewno dzisiaj
nie pozwolił, nie uzyskałbym pozwolenia i dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycję, która oparta byłaby na technologii z lat 90., 80. Czy planowana inwestycja będzie spalarnią odpadów poubojowych? Tak funkcjonuje ta nazwa tej inwestycji wśród przeciwników, zdecydowanych przeciwników. Myślę, że to jest, patrząc na technologię, która została przez na dokumentację stworzona przez inwestora, trudno nazwać to spalarnią, ale taka nazwa zafunkcjonowała i myślę, że to jest największy problem, z jakim zmaga się inwestor, bo jeżeli już coś zafunkcjonuje o zdecydowanie negatywnym wydźwięku, powoduje to również na opinię na temat tej inwestycji. Wiemy, że o spalaniu się mówi w kontekście tej inwestycji tylko w kontekście spalania odorowego, które ma zniwelować te uciążliwości zapachowe, oksydajzery, które mają ku temu służyć. Jest to dla mnie właściwie technologia nieznana, dotychczas niespotykana, nie wiem, czy skuteczna. Ale na pewno chcąc pokazać to samo, bądź podobną inwestycję do tej, która ma powstać w Pelplinie, nikogo nie odsyłałbym do tej inwestycji, o której Pan wspomniał w tym pytaniu. Jeszcze wrócę, to już na pewno, naprawdę na sam koniec, do tych dwóch lokalizacji, do pierwszej, która jest obecnie procedowana, czyli tu blisko obwodnicy, i do drugiej, która była wcześniej planowana. Jak dzisiaj spojrzałem na mapę, to odległości pomiędzy potencjalnie wybudowanymi zakładami w tych dwóch miejscach od najbliższych zabudowań, to w obecnej sytuacji w okolicy Pelplina ta odległość wynosi 100-120 około metrów w linii prostej. W tamtej lokalizacji ta odległość wynosi do najbliższego 500 metrów, skoro tam nawet ta odległość od obszarów zabudowanych jest większa, tam też to zagęszczenie tego zabudowania jest o wiele mniejsze, bo tam są naprawdę z jednej strony pojedynczy domiec, który jest o 500 metrów oddalony, z drugiej strony jest troszkę więcej domów, no ale nie jest to tak jak tu w tej obecnej sytuacji, a dodatkowo w tym projekcie tego planu zagospodarowania w okolicy GPZ-u są wykazane pozytywne jakby aspekty dla gminy, gdzie jest napisane dokładnie tak. Analizy i prognozy wykazały, iż można się spodziewać w okresie 5 lat, okres prognozowany, dochodów do budżetu przewyższających znacząco wydatki. Ja wiem, że tu chodzi tylko o wprowadzenie tej zmiany, tego planu zagospodarowania terenu, no niemniej jest tu też wykazane, że możliwość pozyskiwania większych dochodów z podatku od nieruchomości, to się przekłada na to, że ten zakład tam powstanie i te podatki byłyby o wiele wyższe. Co do pierwszej części Pana pytania, oczywiście współczynnik zurbanizowania terenu w sąsiedztwie lokalizacji przy obwodnicy jest o wiele większy, aniżeli w tej lokalizacji, o której początkowo była mowa. I na pewno oddziaływanie na sąsiedztwo byłoby mniej uciążliwe. To nie ulega wątpliwości. Różnica jest prawie 10-krotnie, jeżeli by tak powiedzmy uśrednimy. No ale oczywiście tam ta lokalizacja została oprotestowana i istniała możliwość, jak gdyby proceduralna, zablokowania tej lokalizacji, z której skorzystano. Oczywiście ja, jako następca mojego poprzednika z poprzedniej kadencji, pozostawiłem jeszcze taką furtkę. Nie zakończyłem do końca procedowania procedury uchwalania tego planu. Istnieje możliwość odwieszenia tego planu, ale tylko w momencie, gdybym uznał, że te uwagi, które zostały przyjęte przez mojego poprzednika za zasadne, są uznane niewłaściwie. Musiałbym uchylić tę decyzję mojego poprzednika. Już dzisiaj mówię, że na pewno taką decyzję poprzedziłbym konsultacją z Radą Miejską, ze społeczeństwem, czy jest taka wola mieszkańców, żeby ewentualnie przywrócić tą lokalizację. Ale na dzisiaj mamy lokalizację związaną z bezpośrednim sąsiedztwem naszej obwodnicy i naszych mieszkańców i tego dotyczy nasza dyskusja. Co do aspektów finansowych, uważam, że są one ważne, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców, bezpieczeństwo środowiska i to powinno przede wszystkim nam przyświecać. Nie możemy oferować rozwiązań, które może przyniosłyby nam większe wpływy podatkowe,
ale mogłyby być niebezpieczne dla naszego środowiska i powodować dyskomfort dla tych mieszkańców, którzy w bezpośredniej bliskości tego zakładu byliby zlokalizowani, na co dzień przebywali. Uważam, że to nie tędy droga, żeby kupować w ten sposób zasobność gminy kosztem jakiejś grupy mieszkańców. Nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, dlatego według mnie dopuszczalna jest lokalizacja tej inwestycji tylko pod warunkiem, że będzie ona nieuciążliwa dla bezpośredniego najbliższego otoczenia. Dziękuję pięknie za rozmowę. Jeszcze raz zapewniam wszystkim mieszkańcom, że ich głos, ich opinie są dla mnie szalenie istotne. Właściwie opieram się, chciałbym się w moim działaniu opierać na tym, co jest ich wolą, bo to oni mnie wybierają. Ja mogę mieć jakieś plany, koncepcje, pomysły, ale muszą być one weryfikowane poprzez oczekiwania naszych mieszkańców. Oczywiście z drugiej strony jest legislatura, prawo, które nas wszystkich obowiązuje, dlatego zapewniam również, że zawsze będę działał zgodnie z literą prawa, bo ono również jest ważne w naszym codziennym funkcjonowaniu.